Gdy ekscentryczny artysta staje się kuratorem, jego wystawa rządzi się swoimi prawami, dlatego w tym odcinku zrobimy siusiu w torcie. Żeby zrobić siusiu w torcik. Ten wierszyk czułowego polskiego konceptualisty Edwarda Krasińskiego stał się mottem dla Twojej wystawy. Dlaczego? Wytłumacz się z tego. Tak, to jest taki cytat, który jest dosyć przewrotny, ale jakby powaga autora go troszeczkę usprawiedliwia mnie. On jest taką dosyć dobrą metaforą całej tej sytuacji, która tu zaistniała. To znaczy zaproszenia mnie, artysty młodego, do gmachu zachęty i szperania w jej magazynach. Takiego troszeczkę napsucia. Pracę zgrupowałeś w kilku salach. Znajdujemy się teraz w pierwszej z nich. Co w niej jest? To jest sala Matejkowska i tutaj właściwie powtarzam instalację Edwarda Krasińskiego. Decyzją kuratorską było przywołanie tej instalacji, natomiast tutaj już nic nie ingerowałem. Ona zawiera zbiór reprodukcji czarno-białych prac, które wisiały w zachęcie przed wojną. Przez całość przebiega charakterystyczny dla Krasińskiego blue scotch. I ta sala jest też takim punktem wyjścia do całej wystawy, bo to jest taki zbiór w zbiorze. To znaczy Krasiński, używając swojej instalacji prac innych artystów, tworzy własną całość. Troszeczkę tak, w taki sposób ja pracuję nad kolejnymi salami. Z sali do sali przechodzi się trochę jak ze świata do świata. Co prezentuje ta sala pomarańczowa? Ta sala dosyć dobrze pokazuje sposób, w jaki pracowałem ze zbiorami. To znaczy, że w tej sali obrazy są powieszone od największego do najmniejszego i tworzą jakby jeden zestaw, cały ciąg. Taki. Tutaj są krzesełka, termosy, stoły. Całość wygląda, jakby tu miała się za chwilę odbyć konferencja lub się odbyła, ale jest to sztuczne. Trzecia sala, jak sam ją nazwałeś, to sala męska. Tak, to jest taki umowny, roboczy tytuł. Ona jest skupiona wokół takich męskich fetyszy, to znaczy dużo tu jest broni, obrazów wojskowych, maszyn, nagich kobiet, pistoletów, motorów, ale też jest portret Einsteina, który troszeczkę takim jest właśnie tym analitycznym duchem nad całą salą. No ale to chyba trochę prześmiewcze, tak, kojarzyć mężczyzn, tak szablonowo. To jest prześmiewcze, natomiast też się odnosi do samych zbiorów, kolekcji zachęty, dlatego że to jest dosyć charakterystyczny motyw, który przewija się na wielu pracach. Jedna z bardziej intrygujących mnie sal to właśnie ta sala, gdzie się dzieją rzeczy. Mamy na przykład taką syrenkę, która z tęczowym ogonem bardzo tak przypomina drag queen. Czy taki para-homoerotyczny obraz czarno-biały, który widzimy tam w rogu, ale nie wszystkie prace tak działają. Jest też na przykład rozciągnięty Leszka Sobockiego. Jest to obraz i malarz, który zazwyczaj poruszał się w tematyce religijnej. Tutaj jakby manipulacja kuratorska przesuwa te akcenty. Ja piszę w tekście, że on przypomina mi sadomasochistyczne zdjęcia Mapplethorpa. W tej sali znajduje się Twoja odpowiedź na dzieło Edwarda Krasińskiego. Tak, tu jest pink scotch powieszony też na 1,30 m wysokości, ma 19 mm szerokości, tak jak blue scotch Krasińskiego. On tu jest też przywołany z dwóch powodów. Z jednej strony jest to mój taki osobisty dialog ze znakowaniem artystycznym i dialog z Krasińskim. Odwołuje się do różnych innych moich prac, tego natarczywego wkładania mi różowego koloru, więc on jest taką ostentacyjną odpowiedzią. W tej sali oprócz skocza nie ma nic więcej i dla mnie jako kuratora było ciekawe pytanie, czy gdyby kurator taki typowy zrobił tego typu aranżację, czy to by była strategia kuratorska, czy już działanie artystyczne. Podobnie kiedy artysta wykonuje taką instalację, czy to jest na pewno sztuka. Połączenie sztuki socrealizmu z op-artem. Co to za pomysł? Ta praca, która jest w tle, to jest moja praca nawiązująca do prac Wojciecha Fangora. Jest to kopia jego obrazu postaci z 50 roku, takiego sztandarowego dzieła socrealizmu, nałożona na moją taką wolną interpretację jego późniejszej optycznej twórczości. Całość nazywa się Drach nach Westen, parcie na zachód. Jest takim odpowiedzią na to, co by artysta tworzył, gdyby został za żelazną kurtyną. Jest też projekcja filmu, który można oglądać tylko w piątki o 18:30. To jest pierwszy gejowski film pornograficzny tytułem Chłopcy Fantomowcy. Znajduje się właśnie za tą kotarą. A tu jest obraz mojego autorstwa, gdzie na płótnie w taki dobitny sposób ukazuje wszystkie zakazy, które towarzyszą pokazowi tego filmu. A jak bardzo prowokacyjny jest ten film?
Film jest bardzo prowokacyjny o tyle, że to jest takie porno użytkowe. Tutaj nie dyskutujemy, czy to jest sztuka, czy nie. To nie jest film erotyczny, tylko pornograficzny. Jest dosyć hardkorowy, dlatego te obostrzenia nie są tylko ironią i żartem, ale są ze względów prawnych niezbędne. Ale że oboje jesteśmy pełnoletni, to myślę, że możemy i sobie popatrzeć na to dzieło.